Hej, ja mam na imię Klaudia, miło mi, że tutaj jesteś. Dzisiejszy film to będzie film Q&A. Poprosiłam Was na Instagramie o to, żebyście zadali mi jakieś pytania, na które chcielibyście poznać odpowiedź. Trochę się tych pytań nazbierało, więc myślę, że mogę już go spokojnie nagrać. I coś Wam o sobie tak pokrótce opowiedzieć, żebyśmy poznali się trochę bliżej. Więc może nie przedłużając wstępu i tak dalej, przejdziemy do pytań. Pierwszym z nich to jest pytanie, dlaczego inżynieria środowiska? No to dlaczego ta inżynieria środowiska? Nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, bo to jest tak, no macie 18 lat i nagle ktoś się Was pyta, co chcesz robić przez resztę życia. Ja na przykład nie potrafię na to odpowiedzieć. No może są osoby, które już wiedzą, tak, ja będę lekarzem, tak, będę strażakiem. Nie, ja nie wiedziałam, kim chcę być i dlatego wzięłam inżynierię, wybrałam tutaj inżynierię środowiska, bo ona po prostu daje mi możliwość bycia kim zechcę, jeśli chodzi o właśnie takie inżynieryjne rzeczy. Jeśli będziecie chcieli więcej jakichś tam szczegółów na temat tego kierunku, bo na przykład, nie wiem, wybieracie się na studia i potrzebujecie jakiejś porady, to chętnie zrobię oddzielny film, gdzie też chciałabym odpowiedzieć na pytania, więc mi je po prostu zadacie. Okej, więc było jeszcze pytanie, czym robię brwi? No to ja brwi robię pomadą z Vibo. Mam chyba kolor Soft Brown, bo innego chyba wtedy nie było. Jaśniejszego, więc tak, ja tym używam, ona się trochę potem zeschła, ale ja ją wymieszałam z oliwą z oliwek i jest dobra. Kolejne pytanie, co Cię skłoniło do założenia kanału na YouTube? No i tutaj to jest tak trochę jak z tą inżynierią środowiska, bo ja do końca nie wiem, dlaczego ostatecznie się na to zdecydowałam, ale tak, mam sprzęt, mam gadane, mam możliwości, mam jakąś pasję, bardzo mi się to zawsze podobało. Chciałabym kiedyś mieć taką fajną społeczność ludzi, z którymi po prostu, z którymi jest miło, z którymi można pomagać, pogadać, których będę traktować jako kolejnych kolegów i koleżanki po prostu tutaj w tym. Bardzo mi się to podobało u innych youtuberów. Oczywiście no z hejtem też trzeba się liczyć, ale to już jakby nie patrzę w ogóle pod tym kątem, bo zawsze znajdzie się ktoś, komu coś nie będzie się podobało. Czy masz jeszcze jakieś talenty? Wiecie, no nie fajnie się tak gada o sobie, szczególnie jakby, żeby się czymś przechwalać i ja tak nie lubię. Nie wiem, czy to można nazwać talentem, ja zawsze śpiewałam. W sumie od dziecka, odkąd pamiętam, to ja śpiewałam. Przyszedł taki moment, że poszłam do pani i powiedziałam, no ja bym chciała zaśpiewać tam, nie wiem, na konkursie. To był chyba Wygraj Sukces. I ona wtedy mnie wzięła i od tamtej pory już po prostu zaczęłam śpiewać. Śpiewałam w zespołach, chyba ogólnie w dwóch czy trzech. W kole teatralnym też występowałam. W takim dość naprawdę trzymaliśmy, mam wrażenie, poziom. Fajnie było. Tam też mi się zdarzało śpiewać. No, generalnie wszystko, co jest związane z jakimś tam artyzmem, to ja to ogarniam. Nie mam problemu nigdy z takimi rzeczami jakimiś właśnie plastycznymi, manualnymi. Jestem raczej właśnie artystyczną duszą. Czy zrobisz film z przygotowań do ślubu? Nie wiem. Tutaj jest taki problem u mnie, że ja bym bardzo chciała pokazać Wam wszystko, bo ja się lubię dzielić swoją radością. I jeżeli coś mnie cieszy, to ja bym chciała też to powiedzieć całemu światu, więc jak wybieram sobie buty, to wysyłam, ale do swoich przyjaciółek, do swojej rodziny, do osób mi bliskich, którzy powiedzą mi prawdę albo po prostu, nie wiem, będą się faktycznie tym ze mną cieszyć, więc nie wiem, czy taki film nagrać przed ślubem, czy po ślubie. A też jest kolejna kwestia, że no wiecie, że nie wszyscy są do nas przychylni i znajdzie się grono osób, które skrytykują to, co ja na przykład wybrałam, to, co mi się podoba. A to mi się podoba i ja chcę, żeby to było, żeby tak zostało. Każdy ma inny gust, ja to szanuję, więc po prostu nie chcę jakby wystawiać tego i się poddawać się wątpliwościom co do tego, czy ja podjęłam na przykład słuszne wybory co do kolorystyki, czy do kwiatków. Czy chciałabyś kiedyś robić zdjęcia zawodowo? Tak, oczywiście, bardzo bym chciała. Jest to moja pasja od zawsze. Robienie zdjęć, generalnie też zawsze lubiłam pozować do zdjęć. Ale to nie jest wszystko takie proste, bo aktualnie człowiek ma tylko dwie ręce i 24 godziny w ciągu doby. Nie jest w stanie zrobić wszystkiego, ja i tak staram się robić tego dużo. Więc myślę, że próbujemy pomału właśnie z Przemkiem coś ogarnąć.
próbujemy się tak delikatnie w to zacząć wdrażać, kompletujemy sprzęt, ale na razie jeszcze to nie można nazwać zawodowym zawodostwem. Czy malujesz się na co dzień? I tak, i nie. Zależy. Ja nie czuję się w makijażu źle. To nie jest tak, że ja muszę się malować, bo na przykład boję się, że ludzie mnie zobaczą i uciekną z krzykiem. Nie, wręcz nie obchodzi mnie to, co sobie pomyślą. Ja po prostu bardziej maluję się, żeby zwiększać swoje umiejętności, bo mnie to cieszy, bo mam fajne kosmetyki, które sobie kompletuję, zbieram sobie i coś sobie zawsze dokupię. Fajnie zrobić coś, co... Ja sama popatrzę i powiem, wow, no, faktycznie wychodzi ci to lepiej niż zawsze. Ale tak, żebym na co dzień się malowała zawsze, to nie. Jak mam czas rano, to czasem okej, faktycznie, odwalę sobie makijaż, ale nie mam problemu, żeby iść nieumalowana na uczelnię, czy do pracy, czy gdziekolwiek, czy do sklepu na przykład. Jakie były twoje początki z paznokciami? Czy od zawsze był ten dryk, czy dużo ćwiczyłaś? Moje początki z paznokciami były takie, że nie było jeszcze hybryd, a ja już i tak miałam całą skrzynkę lakierów do zwykłych paznokci. A potem zaczęły się hybrydy, więc teraz mam skrzynkę z lakierami hybrydowymi. I to dosłownie. No i co? Słuchajcie, to wszystko jest kwestia praktyki. Nikt od razu nie umie wszystkiego super. Nikt od razu nie zrobi, nie wiem, jakiegoś przepięknego ombre z przejściem jak z kosmosu, jak nie wiem, z salonu. No i też dobrego bardzo salonu, trzeba tutaj zauważyć. Także to nie jest tak, że zawsze to nam wychodzi, ale to jest praktyka, praktyka, jeszcze raz praktyka, cierpliwość i dobre chęci, bo za którymś razem w końcu wam wyjdzie. Za którymś razem w końcu będziecie zadowolone z tego, co zrobiłyście. Tutaj mówię akurat do dziewczyny, bo zazwyczaj panowie tych paznokci jednak nie robią. Także nie poddawajcie się, ja wszystkich ogólnie zachęcam do tego, żeby sobie właśnie robić samemu, bo to cieszy, bo wtedy ma się nad tym kontrolę. Nie ma jakichś nieprzyjemnych niespodzianek nieraz, więc jak tylko myślałyście o tym, żeby sobie kupić taki zestaw i zacząć robić, to polecam, kupcie sobie, naprawdę warto. Ale fakt, teraz jak patrzę na przykład na swoje paznokcie, a patrzę na te, które były kiedyś, tam jak zaczynałam robić paznokcie, no to jest naprawdę duży przeskok. Co cię skłoniło, żeby zostać youtuberem? Myślę, że już powiedziałam, ale co mnie skłoniło? Po prostu stwierdziłam, że jest to fajne, że będzie to jakaś ciekawa nowa przygoda dla mnie i że tak spróbuję, dlaczego by nie. Czy masz zamiar ukierunkować swój kanał na tylko makijaż, fotografię, czy będzie różnorodność? Będzie różnorodność, ja bym bardzo chciała takiej różnorodności. Chciałabym, żeby każdy znalazł u mnie coś dla siebie, żeby nie było, że ja stawiam tylko jedną treść i już po prostu ludzie tym żygają do znudzenia. Chciałabym właśnie połączyć, żeby tam były vlogi, żeby były jakieś poradniki takie z mojej strony, z mojej perspektywy, żeby były makijaże jakieś, bo wiem, że to też dziewczyny interesuje. Może coś właśnie typu jakieś hole albo co dostaliśmy z AliExpress, tak jak było jakieś tam kobiece gadżety. Tutaj macie link do tego filmiku. Ewentualnie jakieś, nie wiem, no naprawdę myślę, że będzie różnorodność. Czy masz zamiar otworzyć swoje studio make-up? Jeszcze jest za wcześnie, żeby w ogóle o czymś takim mówić. Może kiedyś, ale tak jak mówiłam wcześniej, doba ma tylko 24 godziny, a ja dwie ręce. Czy stresujesz się przed kamerą? Nie. Znaczy... na początku to mam coś takiego w sobie, że może na taki lekki stresik, nie wiem co powiedzieć, nie wiem jak zacząć, ale później już nie, ale myślę, że to jest właśnie dzięki temu, że tyle lat spędziłam na scenie, tyle lat występowałam gdzieś w sumie od dziecka, więc ja jestem oswojona z jakąś tam publiką. Wiadomo, każdy odczuwa jakiś stres, każdy odczuwa jakąś tremę, ale to bardzo szybko mnie przechodzi. Jak już zacznę mówić, to już po prostu mówię. Kto ci montuje filmy? Ja sama. Ja takie rzeczy robię sama, ja się tego uczę, ja się cieszę, bo w każdym kolejnym filmie, nie wiem czy zauważacie, jest coś ekstra, coś nowego, coś czego się nauczyłam akurat. I czasami coś mi podpowiada mój narzeczony, mój właśnie Przemek, ale on ma zupełnie inny styl montażu, on ma zupełnie inny styl w ogóle, jakby inaczej sobie, inaczej, ma inną wizję, bardziej poukładaną, ja to robię tak dynamiczniej. Nawet widać to na przykładzie filmików z wakacji, z wakacji z Włoch, gdzie ja zrobiłam filmik i Przemek też zrobił filmik. Mój filmik to jest po prostu, to są całe wakacje w skrócie, takie po urywkach, jego jest przemyślany, jego ma jakiś tam sens, styl i są zwolennicy i tego, i tego. Czy chcesz traktować YouTube jako swoją pracę? Na razie nie jest to możliwe,
Ale jeżeli by mój kanał się rozwijał i miałby jakąś przyszłość, to myślę, że tak, mogłabym tak pracować jak najbardziej. Jak na to Przemek? Czy cię kibicuje? Czy raczej jest sceptyczny? Przemek mi bardzo kibicuje. Przemek to jest osoba, która stawia na rozwój osobisty i w momencie, kiedy ja chcę się rozwijać, to jak najbardziej mi kibicuje, wspiera mnie wtedy i zachęca mnie do działania. Co chwilę słyszę, kiedy jakiś nowy filmik nagrywasz, kiedy coś zrobisz, a o czym teraz nagrasz. Jeśli chodzi akurat o YouTube, w innych rzeczach oczywiście też mogę liczyć na jego wsparcie. Także nie mam tutaj nic do zarzucenia. I jeszcze ostatnie pytanie. Czy interesujesz się modą? Tak, myślę, że jak większość jakichś tam młodych dziewczyn, ja też zerkam na te nowości modowe, tylko że ja nie interesuję się modą tą taką pokazową, bo jakoś nie wiem, czy też tak macie, jak patrzę na to, to się zastanawiam, jak w tym można chodzić, w tych takich, wiecie, z tych wszystkich projektantów, jak one wychodzą, te dziewczyny w tych ubraniach. Bo czasami to ciężko w ogóle w ten sposób nazwać, ale taką modą ogólną, jasne, lubię się ładnie ubrać, wtedy jak jestem dobrze ubrana, to wiadomo, człowiek czuje się lepiej. Jestem raczej kolorową osobą, więc też lubię właśnie kolorowe rzeczy. Okej, to już wszystkie pytania, które mam na dzisiaj. Myślę, że były takie dość ukierunkowane właśnie typowo pod YouTube. W sumie chciałam, żeby takie były, bo zaczynam tutaj swoją przygodę i chciałabym, żebyście mniej więcej mnie troszeczkę chociaż poznali. Mam nadzieję, że teraz nie uciekniecie z krzykiem ode mnie. Więc jeśli podobał Wam się ten filmik, to zostawcie mi takiego dużego kciuka w górę. Oczywiście chcecie ze mną zostać, to naciśnijcie na subskrybuj. Napiszcie mi coś w komentarzu, zostawcie coś po sobie i ogólnie się teraz z Wami żegnam i do następnego. Pa, pa!